Dzień dobry wieczór, jest 21 dzień maja, do końca roku pozostało 224 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Jan, Tymoteusz oraz Wszemir. Wszystkiego najlepszego dla was. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Kosmosu. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1863. To powstanie styczniowe i zwycięstwo powstańców w bitwie pod Kadyszem. Wieś na Białorusi w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim na północ od Sopockiń przy granicy z Litwą nad Czarną Hańczą. Kadysz jest położony przy starej drodze Sopockiń do Kopciowa na Litwie 4 km od granicy. W spisie z 1827 roku wyliczono aż 5 oddzielonych części miejscowości z 34 domami i 200 mieszkańcami. 21 maja 1863 roku oddział powstańczy pod dowództwem pułkownika Józefa Konstantego Romatowskiego, PL Wawer, stoczył zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi nieopodal wsi. Poległo ponad 14 powstańców, straty rosyjskie oceniono na 120 zabitych. Obok wsi, 1 km od granicy białorusko-litewskiej w lesie, znajduje się mogiła z napisem bojownikom 1863 i nazwiskami poległych powstańców Butkiewicz, Józef Chłasko, Pronaszko, Werpachowski. W II Rzeczypospolitej miejscowość wchodziła w skład gminy Wołowicze w powiecie augustowskim w województwie białostockim. W roku 1926 założono Narodowy Związek Powstańców i Byłych Żołnierzy. Powstała 21 maja 1926 organizacja związana z chrześcijańską demokracją i Wojciechem Korfantym, która wyodrębniła się z popierających Józefa Piłsudskiego Związku Powstańców Śląskich i która kontynuowała działalność Związku Byłych Powstańców i Żołnierzy ze Stanisławem Krzyżowskim i Janem Kędziorem na czele. W styczniu 1932 roku w wyniku połączenia ze Związkiem Obrońców Śląska przekształciła się ona w Związek Powstańców i Byłych Żołnierzy, który później zmienił nazwę na Związek Narodowych Powstańców i Byłych Żołnierzy. Organizacja ta miała swoją odznakę. Była nią ustanowiona w 1927 odznaka Narodowego Związku Powstańców i Byłych Żołnierzy. Oznakę odznaki stanowił krzyż czteroramienny. Na krzyżu nałożony był srebrny orzeł śląski z tarczą herbową, na której znajdowało się srebrne popiersie króla Bolesława Chrobrego z mieczem w dłoni. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. Rok 1980. Południowoafrykańska wojna graniczna. Zwycięstwo Afrykanerów nad rebeliantami angolańskimi w bitwie o Dzhawatę. Starcie zbrojne, które miało miejsce w roku 1980 podczas południowoafrykańskiej wojny granicznej. W kwietniu 1980 dowódca UNITA opracował koncepcję zaatakowania wspólnie z siłami RPA dużej bazy sił FAPLA. Afrykanerzy wydzielili do zadania 3 kompanie piechoty wsparte plutonem moździerzy. Atak przeprowadzono o godzinie 2 nad ranem 21 maja. Po ostrzelaniu bazy z moździerzy nastąpił atak piechoty. Obrońcy stawili zacięty opór, jednak około południa zmuszeni zostali do odwrotu. Wycofującą się kolumnę wojsk rządowych zaatakowali Afrykanerzy z kompanii obwodowej, którzy niszczyli wiele pojazdów przeciwnika. W walce o bazę Osawatę poległo 558 partyzantów. Zdobyto też 19 ciężarówek, 2 cysterny oraz warsztat mechaniczny i pojazdy tworzące park mostu pontonowego. Straty Afrykanerów wyniosły 15 zabitych i 32 rannych. W roku 2001 chorwacki generał Ante Gotovina został oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii o zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Gotovina urodził się na wyspie Pasman niedaleko Zadaru. W wieku 16 lat opuścił rodzinny dom i został marynarzem. Na początku lat 70. wstąpił do Legii Cudzoziemskiej pod przybranym nazwiskiem Andrija Grobowac. Po odbyciu szkolenia w PAU został żołnierzem elitarnego 2. Cudzoziemskiego Pułku Powietrzno-Desantowego.
Po 5 latach opuścił tę jednostkę i w 1979 otrzymał obywatelstwo francuskie. W latach 80. udał się razem ze swoim przyjacielem do Ameryki Łacińskiej i w Argentynie oraz Gwatemali organizowali grupy paramilitarne. W Kolumbii poznał swoją pierwszą żonę, Ximenę, i przybrał kolejny pseudonim, Tony Moremente. W 1990 Ante Gotovina powrócił do Chorwacji i rok później został oficerem, biorąc udział w wojnie w Jugosławii. W 1994 otrzymał awans na stopień generała dywizji. Podczas operacji Burza w 1995 roku został oficerem dowodzącym w regionie Splitu. W latach 1996-2000 był naczelnikiem armii chorwackiej. W 2005 roku chorwacki pisarz napisał książkę Ratnik, Pustolow i generał, biografię Ante Gotoviny. 21 maja 2001 roku Gotovina został oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii o zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne, które zostały popełnione na Serbach chorwackich w czasie i po operacji Burza, w tym o zamordowanie co najmniej 150 Serbów z krainy oraz wypędzenie około 200 tysięcy. Od tego czasu się ukrywał. 7 grudnia 2005 roku został zatrzymany w Hiszpanii. Dzień później wydano formalny nakaz jego aresztowania. 15 kwietnia 2011 roku haski trybunał skazał go na 24 lata więzienia. Podczas ogłaszania wyroku w kościołach na terenie całej Chorwacji odbyły się nabożeństwa w intencji uniewinnienia generała Gotoviny, a sam wyrok Chorwaci uznali za hańbę. 16 listopada 2012 Izba Apelacyjna Haskiego Trybunału uniewinniła od wszystkich punktów oskarżenia generała Gotovinę, a razem z nim drugiego chorwackiego generała Mladena Markacza, skazanego w pierwszej instancji na 18 lat więzienia. Po uwolnieniu z Hagi zamieszkał w Pakostanie. To wszystko na dziś, jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek Kalendarium o godzinie 20, a tymczasem dzięki wielkiej, narka! Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.